Witamy serdecznie wszystkich tutaj widzów, którzy chcieliby przyjść na nasz film. Bardzo piękny, stary film pod tytułem Dziewczyny do wzięcia, w którym wystąpił mój serdeczny przyjaciel Janek. Ja się przedstaw się. Jan Stawarz, bardzo mi miło. No ale może ty byś coś powiedział, że co? No powiedziałbym. Tylko ja zapraszam. No. Nie, ale ja bym inaczej. Ja nie zapraszam, ale musicie po prostu przyjść, bo to jest jedna, jedyna okazja, która się chyba nigdy w życiu nie powtórzy. A poza tym, proszę Państwa, my tam będziemy i po filmie mamy spotkanie z Wami. Będziecie zadawali nam pytania, a my będziemy odpowiedzieli. Będziemy Wam odpowiadać. I teraz mamy dużo ciekawych, różnych takich wspomnień, o które na pewno Wy nas zapytacie, a my Wam opowiemy, prawda? No, i mnóstwo anegdot, mnóstwo przygód, które po prostu stawały się anegdotami, krążą po całej Polsce. Także bardzo zapraszamy, będzie ciekawie. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Dziewczyny do wzięcia. Janusz Kondratiuk, reżyser, w roli głównej Janek, ja, Sibon, ale to taki epizod, który bardzo, bardzo się utrwalił w pamięci widzów. No i nasze osoby, które będą odpowiadały na Wasze pytania. No zapraszamy serdecznie. Oczywiście początek kariery Zbyszka. O my God. Pierwszy film. Ale nie mówmy, Janku, kiedy to było, jak to było dawno. Wiesz, mówmy to o tym, że film bardzo fajny, wiesz, kultowy i o to chodzi. Zabawa. Zapraszamy bardzo serdecznie. Smacznego? Smacznego? Smacznego. Ja pracuję w biurze projektowym. Bardzo fajna praca. Cicha, spokojna, umysłowa. Bardzo mi odpowiada. A ja mam podobną pracę, bo ja pracuję w motozbycie. O. Bardzo fajna praca. Tylko tyle, że muszę dojeżdżać. No tak. Ja pracuję na poczcie. Ale wolę kółko recytatorskie. Zapraszamy do kina Smok o godzinie 22. No wiecie, gdzie to jest. Po filmie Smok. Spotkanie.